Mieszkanie w kamienicy przy Kasztanallee 14 w Berlinie to miejsce, które fabularnie jest początkiem i końcem powieści Tajemnica Pauliny Hoffmann, Carmen Romero d'Or. Od pierwszej do ostatniej sceny minie 70 lat. To klamra, w której zawiera się opowieść o ludzkich losach, o nienawiści, o miłości, o zdradach i o rozczarowaniach. Te 70 lat, które przeżywamy wraz z bohaterkami, opowiedzą nam o czasach nazizmu, o sowieckiej okupacji Berlina, ale także o młodości tytułowej Pauliny Hoffmann, aż po czasy współczesne. Po czasy, w których jej wnuczka, Alicja, zjawia się w mieszkaniu przy Kasztanallee 14 w Berlinie. Alicja to samotna matka, rozwódka, która przyjeżdża do mieszkania będącego prezentem od babci, by krok po kroku odkrywać tajemnicę Pauliny Hoffmann. Ale będzie na nią patrzeć przez pryzmat własnych, nie zawsze właściwych wyborów. Kim jest Paulina Hoffmann? To Niemka, która jako mała dziewczynka musi wraz z matką opuścić Berlin, uciekając przed sowiecką okupacją. Ucieka do rodziny w Madrycie. I tam śledzimy jej losy. Jej pierwsze miłości, jej pierwsze rozczarowania, jej niespodziewane także dla niej małżeństwo. Obie bohaterki, i babcia, i wnuczka, mieszczą się na kartach tej powieści z konsekwencjami swoich nie zawsze trafnych wyborów. Ale to, co jeszcze je łączy, to to, że obie są silnymi kobietami. Że choć popełniają błędy, to potrafią wyciągać z tego wnioski. Tajemnica Pauliny Hoffmann to historia rozgrywająca się w dwóch warstwach czasowych. W obu opowiada nam o mierzeniu się z przeciwnościami losu, ale też o nagrodzie, jaką możemy otrzymać, jeśli wybaczymy sobie popełnione błędy i odważymy się żyć w zgodzie z samym sobą.